Poszukiwanie potencjalnych ofiar rozpoczyna się na drodze wjazdowej do miasta. Fryzjer to były złodziej, który zna wiele technik manipulacji. W dzisiejszym odcinku wykorzysta chciwość osób, które liczą na łatwy zysk. Na poboczu stoi jego samochód z włączonymi światłami awaryjnymi i otwartą maską, co sugeruje awarię pojazdu. Dobry samochód i elegancki garnitur to symbole społecznego statusu, które uwiarygadniają fryzjera. Fryzjer będzie używał dwóch złodziejskich legend. Zepsuty samochód, który czeka na lawetę, lub brak paliwa. Pod takimi pretekstami wyłudzi pieniądze od potencjalnych ofiar. Całe oszustwo polega na tym, że fryzjer będzie opierał się nie tylko na empatii przypadkowych osób, ale także na ich chęci zysku. Fryzjer wyłudzi pieniądze pod zastaw nic niewartej obrączki, którą wcześniej zareklamuje jako kosztowną biżuterię. Fryzjer zatrzymuje pierwszą ofiarę. Potrzebowałbym pomocy. Wie pan co, bo rozkraczył mi się ten, że tak powiem, wynalazek. Tak, mam tylko 400 zł, a laweta krzyknął mi 1500 do Warszawy, że mnie skoluje. Chociaż ze 3-4 stówki ja mogę w zastaw coś dostać, tylko nie do sprzedania, od razu mówię. Nie muszę podpiąć. Ja pieniądze mam, ale on mówi, że musi przynajmniej połowę z góry dostać. Nie? A to wie pan, bo do Warszawy się boi. Ubezpieczenia ma pan, nie ma pan? No właśnie nie mam, asystans, bo tylko OC jest, także... No, niestety, tak nie wchodziłem w takie. Tylko, że mówię, no ja mam jakąś tam obrączkę, czy coś mogę zostawić. Starszy mężczyzna jest czujny. Zaproponował pomoc przy rozruchu samochodu. Zapytał o ubezpieczenie asystans i odmówił wejścia w układ proponowany przez fryzjera. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. I powiem państwu, że bardzo dobrze. Dobry TVN Turbo, program Złodzieje. Gratuluję, o to chodzi. Można pomóc. Państwo dobrą wolę przejawili, zatrzymali się. Natomiast... nie dali się zwieść jego pięknej gadce. Drogę urzędową, ubezpieczenie, asystans, prawda? Patrzę na rodzaj samochodu. Dobre auto. Klient dobrze ubrany, także przygotowany do akcji. Tak, ale wie pan, spisanie umowy prywatnej, cywilnej na drodze pod zastaw rzeczy wartościowych. No właśnie. Ja nie mam możliwości szybkiego sprawdzenia, czy przedmiot pochodzi z metalu szlachetnego. Nie ma oceny biegłego rzeczoznawcy, wobec tego nie mamy o czym rozmawiać. Brawo. Brawo. Także jestem pewien, że pan się takim oszustom nie da zrobić. Ale niestety są osoby, które się dają... Super. My dziękujemy. Fryzjerowi nie udało się wyłudzić pieniędzy. Starszy mężczyzna wykazał się nie tylko odpowiedzialnością, ale także bardzo dobrą znajomością prawa.